jedzie tam gdzieś. Daleko jedzie. Przecież dobrze jedziemy. Gdzieś ciało mężczyzny, którego szukano od kilkunastu godzin. I o tym Mariusz Rapo z Giżyckiego mówi. Mieliśmy zgłoszenie o tym mężczyźnie, który zaginął po nocy. No i niestety został odnaleziony, ale już nie żyje. Wiatr na mazurskich jeziorach pozwala na swobodne żeglowanie. Jednak ratownicy MOPR-u przestrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą nadejść na wschodnią część województwa. Dodajmy, że od początku roku w warmińsko-mazurskich wodach utonęło już 31 osób. Autobus. Ukraina i Gruzja. Ale dróżka, jaci kręcę pan. Jaki dach zrobiony. Takiego nie widziałem jeszcze dach. Naturalny tunel. Przeciwsłoneczny. Jakaś piosenka i znowu na YouTube'a nie będę mógł wrzucić prawa autorskie. Jop twoju mać! No ale łusko. No, mamy czas jeszcze. Nie wiem, już jest 16. 10 po. 5 po. 5. Ile ci chodzi zegarek, bo wiesz, ten, wtedy...
kurwa, gdzieś kierunkowskaz by dał. Tu mam jeden. Kurwa, kierowca zawodowy, chyba. Ty masz mapę. Dobrze? Jeszcze nie wiem. No jak nie wiem. Dobrze. Dojedziemy tędy? Nie, chyba muszę się zatrzymać. Nie, no dobrze, jedziemy. Ruszyła się kropka.